Witam Was serdecznie, drodzy parafianie. Great Coyote z tej strony. Przepraszam za zakończenie tego drugiego odcinka tak szybko, ale niestety kurier przyjechał i musiałem się wyłączyć. A problemem jest tutaj po prostu w nagrywaniu z piątki, że no nie ma możliwości. Znaczy, no jest, ale obrabiania tych plików, ale to za dużo czasu. Wiecie, jeżeli ktoś nie ma nic innego do roboty, to może się tym zajmować. Jeśli ktoś normalnie pracuje, no to wygląda to zupełnie inaczej. Dobra. Jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy. Oglądacie gameplay na PlayStation 5, 4K HDR na najlepszym kanale Great Coyota. Wiecie, nie ma lepszego kanału. To jest kanał The Best of the Best. Z najsłabszych możliwych kanałów dostępnych. Naszym zadaniem jest teraz znaleźć ambulatorium. O ile tak, tutaj mieliśmy teraz możliwość dostępu do tutaj rec roomu, to trzeba by się wycofać. Tak mi się wydaje, żeby i zejść niżej. Do ambulatorium. O, tutaj już nic więcej nie mamy do roboty. Były po prostu załogi te pomieszczenia. No a teraz tutaj udamy się do Medical Bay, czyli jak najbardziej dobrze B2 do laboratorium. Tu z kolei jest Greenhouse, czyli to będzie tak. Tu z kolei Reach, nie wiem co to jest Reach. Słuchajcie, gra kosztuje 129 zł jak na nowość, ja uważam, i tak wyglądająca przygodowa gra akcji z elementami zręcznościowymi jeszcze naszej polskiej firmy należy wspierać. Dziwne. Drzwi uszkodzone. Tak, ci o tych zombiakach znowu. Na szczęście ma to, co to trzeba, czyli te tutaj, co znajdujemy, te kasetki takie dziwne, czyli i5. Trzeba zdążyć nacisnąć, no i wtedy ten krótki teścik robi to, co robi. Od razu widać, gdzie jesteśmy, a jesteśmy... Przeszukaj ambulatorium. Jesteśmy w atrium, idziemy do ambulatorium, nie? To jest klatka schodowa i tu jest jeszcze sala operacyjna oraz tutaj można też iść do izolatki, gabinet Taylora. Także ciekawa sytuacja tutaj. Zobaczymy, jak tu będzie. Treatment One, tu widzimy coś jest. Nawet można tu wejść, jest łóżeczko, czyli ktoś był tu leczony. Chyba. Czytaj. Raport z badań medycznych. Dawson Roberts. Zawroty głowy, zaburzenie równowagi, niskie ciśnienie krwi. Możliwa choroba popromienna. Salim Aitor. Podrażnione prawe oko, zawroty głowy. Objawy potencjalnie spowodowane napromieniowaniem. Wykluczyć chorobę układu przedsionkowego. Dziwna. Odblokowano jakąś zawartość, to prawdopodobnie, słuchajcie, w naszych tych, dobra, coś tutaj jest. O, plakat. Znajdźka. I chose the wrong profession. I? Jest dostęp, słuchajcie. Wiadomości. Trzy nowe dokumenty. O, coś jest. Jedziemy. Okay. Some good news. Dr. Taylor? Ciekawe, co tutaj się dzieje. Czyli radiacja też jakaś wyższa jest. To jest Dr. Wyatt. Out of an abundance of caution, I'll go ahead and schedule a CT scan for Salim, just to rule out vestibular disorder.
Dłubać przy wydobyciu, czyli coś znaleziono tam, tak? A co to się dopiero okaże? Ok, system, monitoring. Tu nic więcej nie mamy, dobra, ale tu raczej się nam wszystko skopiowało. Tak powinno być. Dobra. O, tutaj coś jakby chyba leży, tak? Tu mamy consultation room, ale nie możemy tego otworzyć. Natomiast tutaj jest dosyć dużo krwi, słuchajcie. To tak nie wygląda za fajnie. No jakbyś tu Jessica wpadła, to byś widziała. No. Wszyscy są. Tu jest radioterapia. Tutaj do operacyjnego nie będziemy mieli dostępu. Tu nie ma sygnału, tak, więc nic tu nie zobaczymy. Tu jest zamknięte pomieszczenie. Może się uda chociaż do radioterapii wejść? Też się nie uda. Natomiast tutaj się powinno udać. Czy to na pewno było tu? Nie, ja tu przyszedłem chyba, tak? Nie, przyszedłem stamtąd. Elevator, czyli dobrze wszedłem. Powinienem korzystać z mapy, ale jak zwykle chcę pokazać, że jestem mądrzejszy. Dobra. Że klimacik jest fajny, ponieważ ja lubię, kiedy tak, wiecie, małymi kroczkami to wszystko postępuje. Dobra, mamy tutaj z kolei, jest to izolatka. I w izolatce coś się znajduje. To jest chyba pendrive, tak? Tak. Jest pendrive, który będziemy w stanie odtworzyć. Pobieranie danych. Okay. I'm putting this on the network as a reminder. Compound 26 can save lives. Związek 26 może ratować życie. It creates compulsion. The work we have done here will only further the effort on Mars. Others will come here. I'm recording this as I hear more than just dust against the glass at night. Okay. Dr. Helen, czy ten biolog Helen Dinpart, bardzo tutaj się zaangażowała w ten badanie tego związka. O, stalowej szukaj 0721. Dobrze wiedzieć. 0721. Dobra, to wiemy, co to było. Ej, ej. Dobra, Taylor, Dunpart, to wszystko widziałem. Wiadomości to też widziałem, tak? Przypadki napromieniowania. Gwiezdny spacer. Pogoda, to mój królik szaleje, jeżeli coś tu... I ta chatka, nie? I jeżeli tutaj żeście coś po prostu widzieli. Dobra. Czyli wiemy już, jaki jest ten kod. 0721. Może do łóżeczka? Mógł sobie usiąść. Remember when Tom got drunk and ate a soil sample? I had completely forgotten about that. Yeah. Has the game of truth or dare ever ended well? He was in ISO for days. I can't imagine how he lasted 2 weeks in that room. Me neither. Okej, okay. Czyli pogawędka i to wszystko.
Buba się rozochociła, słuchajcie. Jest plakacik. Kolejny. Building new home. Dobra, to tutaj żeśmy izolatkę zwiedzili. To jest to, co było. Tutaj mamy z kolei znowu magazyn kolejny, który mogą się znaleźć flagi albo jakieś fajne ciekawostki przyrodnicze. Jest natomiast jakiś pendrive kolejny do odblokowania. Ciekawe, dlaczego są tak porozrzucane. Wyatt Taylor. A co to może stukać? Czy tu nic nie ma na Marcie? Może oni mają mieli jakieś halucynacje przez ten związek? Też tak mogło być, słuchajcie. Prawda? No to okej, okay, no dobrze, no to jeszcze o niczym nie świadczy. Tu nic więcej nie ma na tym pendrive'ie, ale jest to ciekawe nagranie. Także badamy spokojnie. Tam coś jeszcze widzę jest. Znowu jakaś układanka, czy co to jest? O nie. Co to jest? Jakieś bandaże, czy co? Stare? Zestaw pierwszej pomocy, tak wygląda, nie? O kurde! I found Officer Taylor's SIA. Coś chyba nie za bardzo. If he was in it, then I would have found Officer Taylor. Tak. Why would he take it off? No. I think maybe he was injured. The blood on this suit matches. Raczej wiele śladów krwi. Okay, do one final sweep and we just call the search over. This it doesn't feel right. Agreed. Ciekawe. Ja bym się trochę tak bał, nie? Chodzić po czymś takim. Dobra, to jest 02. Teraz jest... Nie, to byliśmy w izolatce, to ta w tą stronę. Teraz jeszcze mamy trzeci pokój, którym jest... Pokój oficera Taylora. Doktora. Może coś będzie ciekawego. Tutaj gdzieś leżało. Jest roślinka. Tak za bardzo to nic tu nie ma poza... A nie, przepraszam. Jest tutaj ta roślina i są ślady krwi. Słuchajcie. I to jest to samo chyba, ten związek 26. No to by wyglądało, że on tutaj... Są jakieś kartki, ale ich nie przeczytamy. Okej, Fort Solis. Wyatt, dobra. Dostęp do sektora inżynieryjnego. Próbka rośliny na poziomie A w szklarni. Dziękuję za pomoc. Okej, dokumenty. System, monitoring, jest ambulatorium i ambulatorium, dobra. A dokumenty to jest to? Nie, to są nowe. Tak, a on się chciał po prostu skontaktować z rodziną. A tam nie było takiej możliwości, przez to, że ci inni korzystali z tego sprzętu. I know that these medical logs are designed to aid our mental health, and should anyone actually monitor these things, I want you to know that as a medical officer, I concur. In theory. But in practice... No? Co żeś odkrył? I need to spend time with my family. No to jest normalne, no. That's what I really need. Mówię... Siedzenie w zamknięciu gdzieś przez rok czasu
Dla mnie uważam, to jest straszne, nie? Nie wiem, jak wy uważacie. I think these next 5 months are going to be a lot longer than I anticipated. Oh, and remind me to speak to Helen about getting Rachel a space plant. Because that's what she wants. Może związek 26. Okej, okay, a to drugie, czy to jest to pierwsze? Situation regarding site exposure is growing. Nie, to jest jeszcze coś innego. Spoken with Talbot numerous times, increasing safety regulations. Today wasn't good. A co się stało? One of Nick's staff was admitted after suffering from extreme dehydration and fatigue. No to co, oni pracowali? Odwodniony, wycieńczony, w pocie czoła? No przecież z czegoś to musiało wynikać, nie? O kurde, zaczął wymiotować krwi. No to jest choroba popromienna, nie? To jest, słuchajcie, duży objaw choroby popromiennej, no to jest wymiotowanie krwią. Hematemeza. DTPA, tak. No ja jestem medykiem po prostu z wykształcenia, to doskonale wiem, co się robi, nie? Either way, the incident has been reported. Something's going on here. Tak, zombie atakują. Raczej się rozchorowałeś, doktorku, nie? No to wygląda. Okej, i czas na... Gdzie my w ogóle jesteśmy teraz? Pek? Co to jest? Uuu, cholera. Coś tu w lodówkach trzymają. Co to w ogóle jest? Śmieci. Now I wish I had my helmet on. You should always have your helmet on. Też tak well, uważam. Dobra. Patrzcie, tu się pali jeszcze. Cały czas się pali. A co jest tu z kolei? Czy coś tutaj będzie widać? Nic nie widać. Natomiast można zejść tędy. No? I co, nic? Się rozgląda. Dziwne. No chłopie, otwieraj. A, myślałem, że tu można coś zrobić, a to nic z tego. No okej, okay, no i tutaj już nic więcej nie ma. Co tu jest za zadanie teraz? Przeszukaj ambulatorium. No to przeszukałem. Dokąd mam jeszcze iść? Chyba, że zaraz się coś pojawi, nie? Medical Bay przeszukane. Tu wszystko przeszukane. Może czegoś jeszcze nie znaleźliśmy. Treatment było. Do konsultacji nie chcą nas wpuścić. Nie otwiera się. Tam już jest wyjście. A tu do... No chyba, że pozwoli nam operacyjny otworzyć. Nic z tego. Nie pozwoli. No to gdzie mogę jeszcze iść? Nie mam już możliwości, słuchajcie. Tak, sala operacyjna, atrium, a tutaj wszędzie byliśmy. Izolatka, magazyn i gabinet Taylora. No to chyba wracamy i spróbujemy pójść niżej. No nie, no to tu byliśmy.
ICU też nie wejdzie. Tak, elevator. Okej. Wymagany dostęp 5. No dobra, no to idziemy niżej. A, maintain access, tu jest coś. Ale tu jest koniec. Ha, ha, ha. Czyli czegoś nie znalazłem jeszcze? Poczekajcie. Sprawdźmy. No te wideo, no to to już żeśmy mieli. Wiadomości, no to mamy. Zmieniać poziom trudności. No to jest to wszystko, co żeśmy tu już widzieli. Od początku do końca. No to ja nie wiem, co my tu jeszcze mamy znaleźć. Słuchajcie. Jeszcze raz możemy spróbować. No signal, nie? Wchodzimy do treatmentu. No to jest wszystko to, co żeśmy tutaj widzieli. Tu żeśmy zdobyli, no i to jest koniec. Jeśli chodzi o to. Radioterapia nie otworzy się. ICU też się nie otworzy, nie? Surgery się nie otworzy. Podsektor. Jeszcze raz. Tu wszystko byliśmy. Wszystko żeśmy wzięli. Nie widzę, aby tutaj cokolwiek jeszcze było do zdobycia. Dobra. W magazynie zdobyliśmy... Chyba, że tu jeszcze coś. Nie, no to jest to. Chyba, że teraz on jeszcze coś tutaj może powiedzieć. Nie, to cały czas zostawia. Ja wiem, że czasami odpowiednie naciśnięcie powoduje, że się pojawiają inne interaktywne elementy, ale to nie tu, nie? To jest w ramach jednej lokacji. No, 02, 03. Dobra, tu jest Tylera biuro. Też mówię, tu już nic się nie świeci, żeby tu cokolwiek... Bo to jest proste i tutaj wszystko wiadomo, nie? Co tutaj się dzieje. No, zarówno to, zarówno tamto. I to jest wszystko, co mamy. No. No i są te śmieci, nie? Ani tu się nic nie otworzy. Ani tu nic nie ma na ścianach. Tutaj mówi, że nie wie, do czego to służy. Tu się coś pali. No to jest tyle. W środku tu nic nie ma. Mogę tylko wrócić. Spróbować tą szafkę otworzyć, ten kod, nie? Tam na tym wyższym poziomie, bo tutaj to już nic, mówię, nie zrobię. Niżej nie zajdziemy. Teraz możemy wrócić do załogi. Bo tu też jest to, nie? Taki akces jakiś, ale tu się on nie świeci.
Jest kapsuła medyczna. Szkoda, że z nią nie można pogadać po prostu. Tam mamy te kody, nie? 0721 było. Chyba jeżeli chodzi o tą jej szufladę. Chyba, że teraz się, słuchajcie, pojawi dopiero możliwość tej szuflady, nie? Że można ją otworzyć. No to też tak może być, nie? Dostęp na poziom drugi nie mam. Tu też chyba nie będę miał. Tak. Ale tu będę miał. No tak, no bo to są kwatery załogi, nie? No, gimnastyczna sala. Tam jest rec room. Jest fajna muzyczka. A tutaj są private rooms. Już mamy tutaj dostęp, bo się to odblokowało z tej strony. Więc możemy tu iść. I być może uda nam się teraz to... Nie, no kantynie to byliśmy. Najważniejsze jest tak, teraz tam. Czy tu się uda coś znaleźć? Warning. Tu jest chyba zamknięte na amen. Przez tą blokadę. Dobra. To jest ten Nick Taut. O nim też już była mowa. Tu jest poziom piąty niezbędny. A tu jest też szuflada pani doktor. No ale nic tu nie ma. Chyba nie tutaj. No mówiła o szufladzie, ale to nie tu. To musi być w innym pomieszczeniu. Asim Naderi. A czekajcie, bo się tu coś zapaliło. A, bo tam jest po prostu w środku. Pięć, trzy. Pięć. Private bathroom to nie. Canteen. Tu byłem, nie? Crew quarters. Nie, tutaj to byłem. Jedyne co, to jeszcze można iść do tej części mniej oświetlonej. Mówię, tu nic nie jesteśmy w stanie otworzyć. Jeszcze możemy spróbować tu. Idź się. No tak, a tutaj byłem. Tu są te płyty i nic więcej nie ma. Grach jest wkurzające to, że człowiek się zatnie, nie? No tak, tu jest ta książka. To jedzenie, nie ma tutaj nic kompletnie nowego. Co by nam pozwoliło cokolwiek odblokować.
Obawiam się. Niestety. Chyba, że teraz u góry się uda coś otworzyć, nie? Albo w jakiejś szafce w łazience? Ona mówiła tam o szafce, ale to raczej mówi o szafce zupełnie gdzie indziej, nie? No dobra. Cały czas nie zaliczyło mi tego zadania, że przeszukaj laboratorium, nie? Bo cały czas to pokazuje, przeszukaj ambulatorium, no ale gdzie ja mam znowu iść, jak to ambulatorium już przeszukałem? I zaczyna mnie to wkurzać. Bo jednak szybsze chodzenie po bazie by się, słuchajcie, przydało, nie? Oj, Jack, Jack. Ciężkie nam życie tutaj zgotowałeś. Jedyne, co można zrobić, to jeszcze wrócić. Być może na górze się uda coś odblokować. Nie mam innych pomysłów, ponieważ wszędzie już tu byliśmy. Tak, tu ten dostęp jest wymagany, więc znowu nic nie zrobimy. Mam nadzieję, że to nie chodzi o jakąś pierdołę, którą ominąłem, słuchajcie. Tu jesteśmy na O0, no i teraz jakby powinno być możliwość otwarcia większej ilości drzwi. Na co liczę? Bardzo. Tak. Airlock. Czy to już jest wyjście tu? Tak, to jest wyjście. No to nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. To przyszedłem stąd. Star Level Elevator. A tu jest? Teraz się chyba odblokowało, tak? Offices Conference Room. Tu byliśmy, natomiast być może tu się te szuflady teraz odblokują. Na pewno nie w kiblu. No nie, no to jest to zdjęcie. To jest to samo, to jest liczydło. To nie jest biuro. Tu jest Mining Site Development. To też nie będzie to. To jest to, co było, nie? Wszystkie drzwi są odblokowane. Te, które mogą być odblokowane, oczywiście. Teoretycznie to powinno być tu, a nie jest, chyba że w conference room.
Ale tu nic nie ma. Poza tym robotem. Ten robot zresztą już zrobiłem. Więc skoro piszą, że przeszukaj ambulatorium, no to jedyną możliwością jest jednak dostanie się znowu do tego ambulatorium, słuchajcie. 35 minut, a ja nie jestem w stanie tam nic znaleźć. Za fajnie to o mnie nie świadczy, nie? Tutaj nie możemy, bo tutaj jest po prostu blokada. Tu jest wyjście. A tam jest klatka schodowa. Pewnie żeśmy po prostu coś pominęli, nie? Musimy iść i tak na sam dół. Jeszcze raz zobaczyć, czy gdzieś możemy wejść, gdzie po prostu jest zablokowane. Dostępu. Jest B1, A0, B1. Medical Bay. I B2. Tu powinno się coś zrobić. Tu nie ma nic i nie jestem w stanie nic zrobić. Czyli wiadomo, że jedyne co to musi być gdzieś coś w laboratorium, tak? Bo no winda, żeby zjechać nie działa. No i teraz idziemy. To jest laboratorium, słuchajcie. O, przepraszam, bo mam pod światło. Tutaj. Proszę bardzo. No sala operacyjna jest zamknięta, tak? A tutaj to wszystko przeszukałem, nie? No. Poziom B1. Też to przeszukałem. Poziom A0. Powierzchnia. To jest jeszcze sektor techniczny, ale on jest. No tu są inne budynki. Nie sądzę, żeby o to chodziło. Musi chodzić o to, no bo o co, nie? Ale może coś na podłodze jeszcze gdzieś na przykład leży, słuchajcie. Będzie jakiś X. ICU locked, access denied. No nie wejdę tutaj. Tak samo nie wejdę do radioterapii, nie? Nie wejdę do konsultacji. Wszędzie jest access denied. Nie wejdę do surgery. Access denied. Nie mam pojęcia dlaczego. Kodu nie można nigdzie wpisać. Słuchajcie, mam nadzieję, że to nie jest jakiś bug, tak? Ja to zakończę za chwilę, jeżeli nic nie znajdziemy, no bo to nie ma sensu, żebyśmy się tak pałętali bez celu. Moim zdaniem to ciekawostka powinna być tu, nie? O. Ale on tutaj nic
nic jakby nie ma, nie? Nie pojawia się cokolwiek, żeby móc zrobić. Też nie pojawia się tu. Stał na tym, ale nie otworzył nic. Nie ma tu żadnych śmieci. Piecu się pali, w drugim piecu się nie pali. Na półkach nie ma żadnej części interaktywnej. Tu też nic nie mogę zrobić kompletnie. Czy tu coś powinno być? C23, jakieś próbki, safety regulations, tak? First aid. Nawet nie ma możliwości się schylania, nie? Komputerze żeśmy wszystko po prostu już zrobili. Wiadomości, dokumenty, system, monitoring. Odblokuj drzwi. Zbadaj salę operacyjną. Przepraszam was, że niestety, ale namieszałem. Ale właśnie o to chodziło. Jedna prosta rzecz. Trzeba patrzeć, jeżeli jest tam, czyli odblokowanie drzwi do sali operacyjnej. Jeżeli jest coś takiego, że to kółeczko. To jest sala operacyjna i teraz ta sala operacyjna się odblokowała, tak? Surgery room. I to jest tylko jeden, więc myślę, że... Granted access. I jedziemy. I jest filmik. Panie Chawranek. Jack? It's the guard, he's dead. What? An accident? I'll take a look. Masakra. No, I don't think this was an accident. Tak. Are you sure? O, jakiś podrapany. Yeah, I think so. Tag reads Richardson, security uniform. Okay, now we know why security didn't greet you. Tak, zgraj jego pendrive. Jedziemy. Perimeter checks complete. Weather damage minimal. Most of the crew have already departed for center point. I'm still exploring the unexplained damage to the drill bay exterior door. Chyba, że oni się dokopali do czegoś. I'm not concerned about foul play at this moment. Due to the damage, the door is offline for maintenance, and I've asked Officer Hoskins to inform the residents to avoid any disruption. Podniesione głosy w kwaterach. Zużycie energii w ramach ciszy nocnej. Co tu jeszcze żeśmy nie puścili? Wszystko. No i co tu się wydarzyło? Cholera wie. Jest karta poziom drugi. O to nam właśnie chodziło. Dzięki temu będziemy mogli mieć dostęp do pokojów z poziomu drugiego, nie? Tak. No, sam chciałbym wiedzieć. Zbadajmy, co tutaj jeszcze możemy zbadać. Tu już nie przejdziemy. Natomiast tutaj coś jest. Nóż chirurgiczny. Dobra. Tutaj są wyświetlone jakieś obrażenia w razie czego.
sprawdźmy wszystko dookoła, może coś znajdziemy jeszcze. Ale nie, ani plakatu, ani nic. I teraz zbadaj salę operacyjną. No to zbadałem. Miejmy nadzieję, że to o to chodziło. Wyjdź z ambulatorium. Widzieliście gościa? Jest ciekawie, co? Tu na dół. Lecimy. A to się zrobiło ciekawie, słuchajcie. Jesteśmy teraz w szybie wentylacyjnym. Dobra. Jest tu jakiś człowiek, to tyle wiemy, nie? Czy Jack ma klaustrofobię? Tego nie wiemy. Mam nadzieję, że skończę to w 55 minutach. Nie wiem, czy to miałem się uchylić, bo mój król szaleje trochę, więc muszę też na niego czasami spoglądać. Zapraszam Was na przygody Buby Bobkowicza na krótki filmiki shorty. Balimy to. Dobra, następny. Ta coś tu gada ciągle. A my się po prostu przemieszczamy. Jack wciąż jest aktywny. Gdzie my wyjdziemy teraz? A sektor 1. Uwaga. Znowu. Sorry, ale ile też można, nie? Jest, B2. Dawaj, Jack, dawaj, dawaj. Jest. I winta działa? Ho, ho, ho. Cóż to się wy... Udaj się do Atrium w Forcie Solis. I'm heading back up to the surface level now. Down there with you? Who? I don't know. Tu wyszliśmy, tu gdzie byliśmy, pamiętacie? No. Dobra, teraz możemy ściągnąć windę. Lockdown in effect. Nie możemy. Mamy się udać do Atrium w Forcie Solis, dobra. Ile mamy nagrania? Może zdążymy. My, tam w tym atrium będzie nasz hełm. Powinniśmy się uratować. Fajny klimacik jest tej gry, nie? Słuchajcie. Dawaj, dawaj! Musi założyć hełm. Szybko, szybko! Hełm! A teraz tam ktoś puka! I co robić? Zbadaj drzwi śluzy powietrznej. Są zamknięte, nie?
Oh my goodness, trup. Chyba. Kobita. Officer Dunpart, who's that? Helen Dunpart, our senior botanist. Jess, contact Central. Tell them there's an incident here. An incident? What kind of incident? Something is going on. She's multiple stab wounds. What? Contact Central. Tell them it's a violent act incident. Have them send aid. Send help. Her helmet was damaged. She couldn't breathe, but she made the journey anyway. Tak jest, dlaczego? To jest pytanie, nie? Niestety pani biolog już nie żyje. How many people are in Solace? The system lists 6. Mining crews stop during storm season. Badania i konserwacja. She never had a chance. What was she? Where was she running from? Dokładnie. What the hell is going on, Jack? You need to. Let there be light. Słuchajcie, będzie rozdział drugi i od tego zaczniemy następny odcinek. Także dziękuję wam serdecznie, skończyliśmy rozdział pierwszy. Niech stanie się światło, będzie rozdziałem drugim. Dajcie znać, co sądzicie. Uważam, że gierka się naprawdę rozkręca w bardzo dobrym kierunku i jest to jeden z lepszych tytułów obecnie chyba na rynku. A tytułów jest mnóstwo. Także czekam na wasze opinie i do następnego razu.